W najbliższą niedzielę 17 stycznia w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Pałacu Wielopolskich mieszkańcy miasta będą mieli okazję spotkać się z wyjątkową sztuką i wyjątkowym artystą. Stanisław Kmiecik, bo to jego wystawa będzie miała swój wernisaż w niedzielę o godzinie 16, urodził się bez rąk i od piątego roku życia maluje ustami i nogami. Na pewno wyjątkowa postać, wyjątkowa osobowość, pełna życia, energii i y y y pasji. Osoba, która maluje ustami i nogami. Znakomite prace. Prace zgromadzone w Muzeum w Ostrowcu to przede wszystkim pejzaże i martwa natura, ale artysta nie ogranicza się do jednego rodzaju tematyki i techniki, a te opanowywał sam eksperymentując. Również posługuje się akwarelą, akrylem, rysuje. Także techniki różne. Jeżeli chodzi o tematykę, również nie jest mu obcy akt, nie jest mu obca tematyka fantazy. To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to przede wszystkim żywe i soczyste kolory. Podczas wernisażu Stanisław Kmiecik będzie prezentował metody swojej pracy. Będzie więc okazja zobaczyć na żywo, jak tworzy ten niezwykły malarz. Wydaje się, patrząc na pracę, które już tutaj możemy zobaczyć na naszej sali wystaw, że no jak to można zrobić właśnie tym sposobem. I z tego względu warto zobaczyć, żeby pojąć, iż Ogromna pasja, ogromne takie samozaparcie i tak jak powiedziałem, ta radość w odbieraniu świata i przekazywaniu go innym poprzez dzieła artystyczne, no u tego człowieka jest niezwykle duża. Stanisław Kmiecik maluje od 1986 roku, a jego prace zdobiły m.in. ściany Wiedeńskiego Muzeum Albertina. Wystawę jego obrazów w Ostrowieckim Muzeum oglądać można do końca lutego.